Czują się jako oszuści, choć tak jak napisałem do Enei, no po prostu nigdy oszustami nie byliśmy. Państwo radgowscy niedawno rozpoczęli nowy etap swojego życia. Rodzina wybudowała dom, na który przeznaczyła całe swoje oszczędności. Przez ostatnie 2 lata płacili nieodbiegające od średniej rachunki za prąd. Dopiero gdy na telefon zaczęły przychodzić SMS-y od operatora, zauważyli, że coś jest nie tak. 10 800 zł jest rachunek opiewający na 12 faktur korygujących. Dla nas są to pieniądze w tym momencie nierealne, dlatego że no, ledwo się wprowadziliśmy. Zbliżają się święta, mamy swoje wydatki, spłacamy kredyt i po prostu, wie pan, to jest dla nas szok w tym momencie. Co gorsza, termin płatności rachunku przypada na okres przed świętami. Nasz synek 2 dni przed świętami ma urodziny. Ma 2 urodziny. Miały być to pierwsze urodziny właśnie w domu, miały być to pierwsze święta w naszym domu. Miała być wielka impreza, w tym momencie mamy wielki rachunek do zapłaty. Rodzina zgłosiła sprawę do Enei. Początkowo operator odroczył spłatę należności do 31 grudnia. Nie zatrzymał jednak naliczania dalszych odsetek. Później okazało się, że pod nieobecność rodziny monterzy wymienili znajdujący się na zewnątrz licznik. Ten źle naliczał zużytą energię. Enea nam na dzień dzisiejszy nie przedstawiła, czy ten licznik był sprawdzany gdziekolwiek, co się z tym licznikiem stało. Nic nie wiemy na ten temat, bo tak jak mówiłem, nie mieliśmy ani protokołu wymiany. Małżonkowie boją się, że operator odetnie im prąd. Jak mówią, nie są w stanie wygospodarować tak dużej sumy w tak krótkim czasie. Radgowscy myślą nawet o sprzedaży części wyposażenia swojego nowego domu. Gdzieś codziennie chyba człowiek myśli o tym, że gdzieś wisi nad nim taki rachunek i ani nie ma spokojnego poranka, ani spokojnego wieczoru, czy gdzieś nawet człowiek się budzi w środku nocy i myśli. Gdy rozpętała się wokół tej sprawy burza medialna, rodzina dostała pismo od operatora. Enea stwierdziła, że naliczony rachunek był nieadekwatny do tego, co radgowscy przedstawili w przesłanych pismach. Ostatecznie należność została skorygowana do blisko 3 000 zł.